jest dramat. Ja w ogóle nie mogę zrozumieć, jak piłkarze, zawodowi piłkarze, no dzisiaj to coś więcej niż piłkarze, biznesmeni, bardzo majętni ludzie. I tak jak mówię, życzę każdemu polskiemu piłkarzowi wielkiego kontraktu w Realu, Barcelonie, Juventusie, Manchesterze, Chelsea. Niech zarabia 10, 15, 20 milionów euro. Jeśli prezes Kulesza chce dać połowę premii za awans do Mistrzostw Świata, za wyjście z grupy, czyli łącznie pewnie 14 milionów dolarów na pół, 7 milionów dolarów chce dać piłkarzom, proszę bardzo. Jeśli któryś ze sponsorów reprezentacji, czy nie wiem, czy bracia od Kabanosów Tarczyński, czy jakaś inna spółka chce piłkarzom dać od siebie 5-10 milionów, nie mam nic do tego, nie ma problemu, cieszę się, niech zarobią. Ale że tutaj nie ma w ogóle takiego spojrzenia szerszego. Mam rodzinę, mam kolegę, mam sąsiada, mam kumpla z klasy. Wiem, że ma ciężko, że jest bezrobotny, że wiąże koniec z końcem. I ktoś chciał przyjąć te pieniądze, w ogóle pomyślał o tym, że można przyjąć takie pieniądze? I potem jeszcze Grzegorz mówi o tym, że przecież procent z tych pieniędzy miało pójść na cele charytatywne. No ludzie, no nie dajmy się zwariować, nie dajmy się ogłupić, nie dajmy się omamić. To jest po prostu żenujące. Kto nie chce grać za darmo w reprezentacji, niech nie gra. Niech zostanie w klubie, niech sobie gra w europejskich pucharach, niech będzie idolem kibiców w lidze włoskiej, hiszpańskiej, angielskiej, francuskiej, w Arabii, gdziekolwiek chce. Niech sobie gra w piłkę. Ja mu będę kibicował jak każdemu polskiemu piłkarzowi. Niech nie gra w reprezentacji. Niech nawet ta kadra gra gorzej. Niech tutaj przyjdą zawodnicy mniej doświadczeni, niech przyjdą zawodnicy gorsi, ale tacy, którzy będą chcieli ryć trawę dla orzełka i będą mieli łzy w oczach, słysząc hymn Polski. Ja takich chcę reprezentantów, bo takich pamiętam. Bo takich pamiętam przez pokolenia. Od lat 80. Gdzie nie było niczego. Startowego nie było, butów nie było, strojów nie było. Pamiętam, zaklejaliśmy logo hamburgera Sportverein przed meczem międzypaństwowym. Albo graliśmy w granatowych strojach z Chorwacją, albo w czarnych z Luksemburgiem. Takie były czasy. Nikt nie mówił o milionowych premiach, więc po prostu zapomnijmy ten temat.